kolarze na drodze. Ich jest coraz więcej na, na naszych drogach. Myślę, że z roku na rok popular, popularyzacja kolarstwa, zwłaszcza szosowego i może też gravelowego, ma się całkiem dobrze i jest, jest tego coraz, coraz więcej. No i w związku z tym dzisiaj porozmawiamy na temat kolarzy. Posłuchamy, jak wygląda kolarstwo szosowe od środka. Jakie przemyślenia mają kolarze w kontekście bezpieczeństwa, poruszania się po drogach, a moim gościem dzisiaj jest kolarz zawodowy, wiceprezes Pomorskiego Związku Kolarskiego i prezes Grupy Kolarskiej Gry w Jarek Kowalczyk. Cześć Jarek. Cześć Sebastian, dzień dobry, witam Was serdecznie. Słyszymy się w podcaście Bezpiecznie Rowerem i właśnie nasza audycja będzie temu przeświecać, żeby poruszyć kwestie związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, ale zanim wejdziemy głęboko w nasze tematy, ja Ciebie już tutaj zapowiedziałem, ale chcę też, żebyś przedstawił się naszym słuchaczom i powiedział co nieco więcej na swój temat, raczej więcej niż, niż mniej. Mam tą przyjemność, że po karierze sportowej pozostałem przy kolarstwie, przy rowerach. Tak jak tu powiedziałeś, pełnię kilka funkcji związanych dalej ze sportem. Sam aktywnie nadal jeżdżę na rowerze i, i sprawia mi to wielką frajdę i przyjemność. Jeśli chodzi o karierę zawodniczą, moją przygodę ze sportem wyczynowym, to Pewnie udało mi się zrealizować kilka dziecięcych marzeń, jak zaczynałem swoją przygodę nigdy nie myślałem, że dojdę do kolarskiej elity, do kolarskiego peletonu zawodowego, że będę mistrzem Polski w seniorach, że wygram kilka prestiżowych międzynarodowych wyścigów, także to na pewno na plus i z tym doświadczeniem przeszedłem do, na drugą stronę barykady, jakby staram się tą wiedzę przekazywać innym i i też dlatego odpowiedziałem dzisiaj pozytywnie na Twoje zaproszenie, bo myślę, że mogę mieć kilka ciekawych uwag i kilka ciekawych wskazówek dla zarówno rowerzystów, jak i kierowców. I bardzo się cieszę, że na to zaproszenie udzieliłeś pozytywnej odpowiedzi. Sam na pewno z dużą ciekawością i. To z zainteresowaniem będę słuchał tego, co masz do, do przekazania, zwłaszcza przez wzgląd na, na swoje doświadczenia, no bo jako zawodowy kolarz mnóstwo czasu spędzałeś i pewnie wciąż spędzasz, może nie tak dużo, ale tego czasu na, na rowerze, zwłaszcza rowerze szosowym, wśród, w, w ruchu drogowym, wśród uczestników innych, uczestników ruchu drogowego, tego czasu na pewno masz, masz sporo w bagażu doświadczeń. Ja na początek chciałbym ciebie zapytać, jak kolarze szosowi oceniają poziom bezpieczeństwa na drogach, zwłaszcza na polskich drogach, bo zakładam, że też masz doświadczenie z dróg innych krajów europejskich chociażby, gdzie być może trenujesz albo trenowałeś, gdzie się ścigałeś, chociaż na wyścigach ciężko mówić o ogólnym bezpieczeństwie ruchu drogowego, bo wyścigi są prowadzone na zamkniętych drogach i zabezpieczonych. Jak kolarze szosowi widzą bezpieczeństwo? Mam to szczęście, że mam porównanie bardzo dobre, jeśli chodzi o wiele ciekawych zakątków Europy czy świata, bo sport dał mi tą możliwość, że wiele ciekawych krajów odwiedziłem, wiele ciekawych miejsc zobaczyłem, a zwłaszcza, że z perspektywy roweru te poruszanie się na szosie wygląda w wielu krajach zupełnie inaczej. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo w Polsce na pewno pozostaje nam lekcja do odrobienia i w krajach Europy Zachodniej, gdzie te kolarstwo jest bardzo wysoko w piramidzie najpopularniejszych sportów. Myślę tu o Włoszech, Hiszpanii, Francji. rzeczywiście ten ruch podczas treningów na drodze jest tak samo, tyle samo jest samochodów, i tak samo jest, jakby ten ruch wygląda, ale na pewno bezpieczeństwo zawodników jest na innym poziomie, czy bezpieczeństwo rowerzystów, nie tylko zawodników, ze względu na świadomość i sposób poruszania się kierowców, i na jakby ja to tak określam, pojęciem większą wyobraźnię, bo często tej wyobraźni brakuje mm, zwłaszcza kierowcom, jeśli chodzi o realną ocenę z jaką prędkością może poruszać się rower, i to często jest zalążkiem niebezpiecznych sytuacji. Rok czasu podczas swojej kariery zawodniczej spędziłem we Włoszech i jakby. Mm, to, jak, jakimi prawami, takimi niepisanymi kolarze są obdarzeni, to pewnie w żadnym innym kraju, w żadnym innym kraju nie są. Tam rower ma często nawet wbrew przepisom, często pierwszeństwo i jakby kierowcy są bardzo wyrozumiali, ale jakby to jest wrośnięte w kulturę i nawet nie, nie myślę, że byłoby to możliwe jeden do jeden przełożyć to na warunki polskie drogowe. Okej, okay. to rzeczywiście jest dosyć trudne, ta, ta, ta kultura, gdybyśmy, zwłaszcza jako kolarze, ale też jako rowerzyści, gdybyśmy tak chcieli, żeby kierowcy samochodów, myślę, częściej więcej jeździli ogólnie też na, na rowerach, bo myślę, że stąd też wynika ta, ta inna kultura, na przykład we Włoszech czy, czy też Hiszpanii. To się przekłada na pewno na tą większą wyobraźnię i większą wyrozumiałość kierowców względem rowerzystów. To jednak przechodząc, jakby też płynnie do, do drugiego pytania, które mam przygotowane na dzisiaj, zastanawiam się, co w Polsce wpływa na to, że kolarze unikają dróg rowerowych, nie tylko podczas grupowych treningów, ale także podczas luźnej przejażdżki solo. Ja muszę się też przyznać do tego, że kiedy jeżdżę na, na rowerze całkowicie sam, to staram się wybierać drogi takie, gdzie nie ma dróg rowerowych. Staram się szukać takich miejsc, gdzie będę mógł jechać po jezdni wśród samochodów. Oczywiście zdarzają się miejsca, gdzie są drogi rowerowe i z nich korzystam, ale jednak ta infrastruktura rowerowa wydaje mi się, że wciąż jest taka nie do końca doskonała, zwłaszcza dla kolarzy szosowych. Zacznę odpowiadając na Twoje pytanie, jeszcze kończąc poprzednie. Uważam, że kolarstwo amatorskie. W Polsce przeżywa w ostatnich latach boom i myślę, że będzie miało to wpływ na rozumienie przez kierowców, co czuje rowerzysta korzystając z drogi publicznej. Przechodząc teraz płynnie do tematu ścieżek rowerowych, dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych, każda z tych sytuacji jest jakby osobnym zagadnieniem. Cieszę się, że powstają. Drogi rowerowe z prawdziwego zdarzenia, województwo pomorskie. W kilku przypadkach jest tego dobrym przykładem. Myślę, że żeby płynnie móc korzystać rowerem szosowym ze ścieżek rowerowych, nie mogą być to ścieżki układane z kostki polbrukowej, gdyż w tym wypadku jakieś zapadnięcie się kostki, wyraz przerastający korzeń przez tą kostkę, czy gdzieś podmycie tej drogi powoduje bardzo duże niebezpieczeństwo, bo czas na reakcję jadąc jednośladem na oponie, która ma 2 cm szerokości i styka się na powierzchnię może 1 cm z ziemią, no, nie jest taki, jaki jadąc samochodem, i każda taka nierówność może spowodować kraksę, a co za tym idzie daleko idące konsekwencje zdrowotne. Ja, patrząc przez pryzmat swojej osoby, chętnie korzystam ze ścieżek i chętnie z chłopakami, jadąc podczas treningu z kolegami, korzystam ze ścieżek, jeśli są one typu asfaltowego. A z tych, z tak zwanej kostki polbrukowej, to już mniej chętnie, właśnie. Wymienionych wcześniej względów. Są też tak zwane często ścieżki pieszo-rowerowe, które oddziela niewidzialna linia, i tu często ze względu na bezpieczeństwo przede wszystkim pieszych, którzy nie korzystają z chodnika, który jest dla nich przeznaczony, a idą całością szerokości, no wybieramy drogi świadomie w trosce o bezpieczeństwo jednak pieszych, bo yy, często są te osoby z dziećmi, ze zwierzętami i tak dalej, nie chcemy, żeby doszło do tragedii, a rowerem szosowym pokonując, nawet jadąc mówię, umiarkowanym tempem 30 km na godzinę, to na ten na hamowanie i na czas reakcji potrzeba jednak kilku, kilkunastu metrów. Mhm. A umówmy się, że porównując rower szosowy do zwykłego, tradycyjnego roweru elektrycznego, który ma wspomaganie do 25 km na godzinę, to okazuje się, że już taka różnica tych prędkości między takim tradycyjnym rowerem, a, a rowerem szosowym jadąc w umiarkowanym tempie, do różnica prędkości 5 km na godzinę już nie robi jakiegoś dużego wrażenia. Mamy kolegę, który z nami jeździ nieraz na treningi, jest lekarzem. Często pracuje na tak zwanej tej weekendowej dyżurnej służbie przyjęć, gdzie często trafiają osoby po jakichś urazach i wypadkach. W ostatnich latach ze względu na rowery elektryczne, ale głównie również hulajnogi, Liczba tych urazów jest dużo większa niż była kiedyś, ale też konsekwencje tych wszystkich upadków są dużo większe i tu ja bym chciał wrócić do tematu używania kasku na rowerze, ale nie tylko na rowerze, bo myślę, że i te hulajnogi elektryczne, i rowery, i rowery ze wspomaganiem elektrycznym powodują duże, większe zagrożenie, zwłaszcza kiedy często korzystają z nich osoby, które tak naprawdę są sporadycznymi użytkownikami, czy to hulajnog, czy rowerów, i stąd też to wpływa na bezpieczeństwo. Z tych ścieżek aktualnie korzystają wszyscy, zwłaszcza w miastach, jest to dużo niebezpieczeństwo, bo i są osoby, które uczą, ucią, uczą dzieci jeździć na rowerkach, czy na rowerkach biegowych, i są biegacze, i są pieści, do tego są osoby, które korzystają z hulajnok. Ta infrastruktura, wydaje mi się, nie jest do końca przygotowana do tego, żeby w bezpieczny i właściwy sposób mógł móc korzystać. Do tego zastanawiam się, czy te osoby często po prostu znają podstawowe zasady ruchu drogowego, w jaki sposób należałoby się poruszać, bo jakby może, może to przełożyły na, z dróg, na korzystanie z ciągów pieszo rowerowych czy tych ścieżek, to by było bezpieczniej i łatwiej dla każdej ze stron. No, rzeczywiście to, o czym mówisz, to przypominam mi się taki obrazek i gdzieś takie przemyślenia mam, że jednak w społeczeństwie widać takie podejście do dróg rowerowych, jakoby to była taki plac zabaw. I tam uczymy nasze pociechy jazdy na, na rowerze, czy, czy no, na, na takich mniejszych, czy w ogóle na, na biegowych. Ja o, oczywiście doskonale rozumiem chęć i taką potrzebę zaszczepiania już od najmłodszych lat wśród dzieci żeby umiały korzystać z drogi rowerowej, przyzwyczaje się do tego koloru czerwonego, chociaż wiemy, że kolor czerwony na wierzchni w żaden sposób nie definiuje tego, że jest to droga dla rowerów. No to jednak wracając, to korzystanie z dróg dla rowerów w wielu przypadkach kojarzy się właśnie z placem zabaw zamiast z tym, że może być to droga rowerowa tak zwana na przykład tranzytowa. A z jakiegoś powodu raczej nie uczymy swoich dzieci, nawet jeszcze jeżeli nie mają prawa jazdy, to nie uczymy ich jazdy samochodem na, na drogach o podwyższonym ryzyku, tam gdzie jest większy ruch samochodowy. Ja w ogóle jestem zwolennikiem modelu, który często występuje głównie w krajach Beneluksu, Holandia, Belgia, jeśli chodzi o ścieżki rowerowe, które są elementem jezdni. Jest to wyznaczony ciągłą linią, na przykład y, pas ruchu w, w, w ciągu jezdni, i uważam, że to jest bezpieczne. Nie chodzą tam wtedy piesi, jakby z automatu wiedzą, że to nie jest miejsce dla nich przeznaczone. Jest to, jest to również jasne dla kierowców, ale przede wszystkim komfortowe i bezpieczne dla, dla rowerzystów. Tam wtedy też jakby nie ma wymówek ze strony użytkowników rowerów, że. Spełniało, nie spełniało wymagań, bezpieczeństwa, i tak dalej. Jest wyznaczona w, w jezdni droga dla rowerów, i myślę, że to jest dobre rozwiązanie i dobra praktyka. Nie wiem, czy w warunkach, w warunkach polskich a na razie możliwa do. Do stworzenia, ale myślę, że jest to jakiś element, do którego trzeba zmierzać. Mm -hmm. No, jest to temat rzeka, jeżeli mówimy faktycznie o wyznaczonych pasach ruchu dla, dla rowerów, bo my, jako doświadczeni rowerzyści, dla nas jest to rzeczywiście fajne, fajna przestrzeń na, na drodze. Z drugiej strony, no nie zapominajmy, że wśród naszego społeczeństwa jest jednak dużo rowerzystów zdecydowanie mniej doświadczonych, mniej wprawionych w jazdę na, na rowerze. I co by nie mówić, nawet jeżeli Byśmy im powiedzieli, że mają obowiązek korzystać z wyznaczonego pasa ruchu dla rowerów, to z uwagi na bliskość przejeżdżających obok samochodów, po prostu będą się tego obawiały i jednak będą wybierali poruszanie się po chodniku. Przejdźmy do kolejnego punktu, bo chcę Ciebie zapytać, jakie Twoim zdaniem manewry ze strony kierowców są najbardziej niebezpieczne dla kolarzy? Ja powiedziałem już o tym wcześniej i powtórzę, to często kierowcy nie umieją ocenić właściwej prędkości jadącego rowerem. Nie mogą sobie wyobrazić tego, że rower może poruszać się z tak dużą prędkością i często dochodzi do tak zwanego wymuszenia, tak? Czy to przecinają drogę, czy to przecinają drogę roweru, jego kierunku jazdy, czy też włączają się do ruchu w taki sposób, że Trudno jest zareagować, bo po prostu trzeba gwałtownie hamować. Także jakby to są takie dwa pierwsze dwie pierwsze sytuacje, które mi się kojarzą. Lub też to są takie sytuacje, z którymi spotkaliśmy się na treningach, a niektóre z tych wymuszenia skończyły się tam jakimiś kraksami poważnymi konsekwencjami dla chłopaków, z którymi tam trenowałem. Myślę, że to też będzie się z biegiem lat zmieniało na plus z racji tego właśnie, że coraz więcej ludzi w Polsce jednak korzysta z rowerów. Miałem przyjemność w ten weekend być tutaj w Trójmieście i widziałem jak się odbywa ruch tutaj wzdłuż morza. Powiem szczerze, że trochę wolna Amerykanka, bo tam właśnie jest ten ciąg pieszo-rowerowy, niby wyznaczona część dla poruszających się na rowerach, druga część dla pieszych, ale z racji jak tyle ludzi przy ładnej pogodzie wyszło na spacery, część wyjechało na rowery, to widziałem, że no trudno o bezpieczeństwo dla każdej ze stron bo yy, wolna amerykanka tam panowała i znowu się dziwić, że niekiedy właśnie rowerzyści uciekają z dróg rowerowych. No, to w ogóle jest taki skrajny przykład, gdzie jest natężenie ruchu, zwłaszcza przy ładnej pogodzie, jeszcze w weekend, jest, jest bardzo duże. Ale w temacie tych manewrów ze strony kierowców, to ja bym jeszcze dodał ze swojej strony coś, co pewnie wynika z tego, o czym powiedziałeś. Także jeżeli kierowca nie jest w stanie dobrze ocenić realnej prędkości rowerzysty, trudniej jest mu zaplanować pewne manewry, jak na przykład wyprzedzanie rowerzysty, czy grupy. Grupy rowerzystów, a ten manewr jest dosyć niebezpieczny, ale myślę, że też coś, co idzie za manewrem wyprzedzania, kiedy już kierowca skończy manewr wyprzedzania, a za chwilę zamierza skręcić w prawo czy to w lewo. Nie okazuje się, że wyprzedza rowerzystów, zwłaszcza jadących w grupie, którzy przy dobrym tempie mogą mieć prędkość 40 km na godzinę. I okazuje się, że kierowca kończy manewr wyprzedzania, jednocześnie hamując, i za chwilę. Skręcając, co jest bardzo niebezpieczne dla y, grupy kolarskiej. No i ostatnim, chyba takim najczęstszym niebezpiecznym przykładem jest to, kiedy rowerzyści jadą po drodze dla rowerów wzdłuż drogi, po której jeżdżą też samochody. No i samochody skręcają w drogę poprzeczną, przecinając tor ruchu rowerzystów, i z jakiegoś powodu ci kierowcy po prostu nie zauważają rowerzystów zbliżających się do danego przejazdu dla rowerzystów, na którym to mają pierwszeństwo. W takim razie zastanawiam się, czy kolarze mają wypracowane jakieś swoje zachowania, które mogą częściowo zmniejszyć ilość nieprzyjemnych, niebezpiecznych zachowań ze strony kierowców. Znaczy, my podczas treningów praktykujemy w zależności od sytuacji, ale jednak najczęściej na polskich drogach nie ma pobocza i kiedy jedzie się większą grupą ludzi, mówię tutaj 50 osób, Jedziemy pojedynczo zgodnie z przepisami, chociaż przepisy nie zabraniają jazdy parami, ale jak jedziemy tak zwanym wężykiem, w żargonie kolarskim, wachlarzem pojedynczym, to nagminne jest, że samochody, które wyprzedzają, wciskają się na trzeciego. Jest to bardzo niebezpieczne, zwłaszcza, że często te drogi nie są najszersze, dlatego celowo decydujemy się na jazdę parami, dlatego że wtedy kierowca, kierujący pojazdem, musi jednak przyhamować. Zobaczyć i dopiero wtedy wyminąć. Wiem, że się kierowcy często wściekają i że bo nie, nie są w stanie tak płynnie wykonać manewru wyprzedzania, ale ze względów bezpieczeństwa naszego jest to jedyne słuszne rozwiązanie, bo te wciskanie się na trzeciego to się kiedyś może skończyć tragicznie, bo niech kolaż na wietrze go zrobi ruch metr ku środkowi i na przykład może stać się tragedia, dlatego to ja też apeluję zawsze o zrozumienie każdej ze stron. Ja jeżdżę często samochodem i wiem jak to wygląda, ale myślę, że nieraz w tym pośpiechu życiowym, jak poczekamy 10 sekund, zanim wyprzedzimy grupę rowerzystów, to nic się nie stanie, a może to komuś uratować życie. Czyli jedną z takich najczęstszych sytuacji, którą możemy spotkać na drodze, to jest jazda w parach, jazda kolarska. Generalnie uważam, że w grupie jest bezpieczniej, bo jednego kolarza to ktoś może właśnie w tym... Często ludzie skorzystają, jadąc z samochodu, z telefonów i tak dalej, i tak dalej. Jest tych Przypadków y, łamania przepisów pewnie sporo, a jadąc jednak grupę, to jest na tyle barwniej na tyle kolorowo i na tyle zajmujemy miejsca na jezdni, no, że trudno nie zauważyć, tak? Dlatego uważam, że generalnie jazda na szosie bezpieczniejsza jest w grupie. Mm -hmm. No Ja się z tym rzeczywiście zgadzam, jeżeli zamierzamy y, trenować chociażby na poziomie takim naprawdę podstawowym, to zdecydowanie przyjemniej i też z takim aspektem społecznym jest, jest lepiej, bo faktycznie można y, tutaj miło spędzić. Czas nie tylko w ruchu, ale też wśród znajomych, wśród osób, które mają tą samą zajawkę i tą samą pasję. A czy kolarze trenujący w grupach, zwłaszcza ci, którzy posiadają licencję zawodniczą, czy oni mają jakieś dodatkowe przywileje na, na drogach? Bo ja przyznam szczerze, że o tym nie słyszałem, ale też biorąc pod uwagę fakt, że działasz w Pomorskim Związku Kolarskim, masz spory bagaż doświadczeń, może są pewne jakieś. Akty prawne, które dają pewne dodatkowe przywileje kolarzom. Jedynie w czasie COVID-u li posiadanie licencji pozwalało trenować na dworze, jak wszyscy byli zamknięci, ale tak to wszystkich obowiązują te same przepisy ruchu drogowego. Wydaje mi się, że. Mm, Nieraz w takich jakichś sytuacjach, jednak jak jedzie profesjonalnie grupa ubrana, to nawet nie kwestia licencji, a tego, że inaczej postrzegają może trochę kierowcy, jeśli widzą, że to jest profesjonalna grupa, widzą, że to jest zorganizowany trening, to jest trochę inne podejście. Jednak i z tym się rzeczywiście spotkałem, nawet kiedyś, jak zaczynaliśmy 6-7 lat temu z grupą kolarską Gryf w ja tak jakby parłem do tego, żeby grupa cała była jednakowo ubrana i żeby to wyglądało fajnie, profesjonalnie, raz z, 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 przez wzgląd na sponsorów, a dwa, przez to, żeby rzeczywiście na drodze wyglądało to profesjonalnie, co za tym idzie, myślę, że ten szacunek ze strony kierowców, ale i też bezpieczeństwo jest większe. Z Jarkiem Kowalczykiem, kolarzem zawodowym, wiceprezesem Pomorskiego Związku Kolarskiego i prezesem grupy kolarskiej Gryf Tczew rozmawiamy w naszej audycji Bezpiecznie Rowerem na temat kolarzy na drodze, ich poczuciu bezpieczeństwa i tego jak kolarze y, dzielą się swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami, które... Y, y, Nazwę to y, najbardziej prosto jak tylko można, czyli po prostu zwykli rowerzyści y, też mogą czerpać z doświadczeń i wiedzy kolarzy, trenujących, y, po to, żeby poczuć się chociaż troszeczkę bezpieczniej, trochę bardziej świadomie też poruszać się rowerem po, po drogach. Y, Jarku, a powiedz, co Twoim zdaniem powinno zmienić się w mentalności Polaków. I w przepisach ruchu drogowego, aby kolarze byli lubianie na polskich drogach, bo ja wciąż mam takie poczucie, że kolarze no, nie do końca mają sympatię, zwłaszcza wśród kierowców samochodów. Ja zacznę od tego, że mm, trzeba zacząć od siebie, czyli od nas, od rowerzystów, kolarzy i osób, które jeżdżą na rowerach. Na pewno powinna ulec poprawie świadomość. I powinna ulec poprawie technika. Często, wydarzenia na drodze, które mają miejsce, również te, przy, te z przykrymi konsekwencjami, wynikają z tego, że często rowerzyści słabo technicznie poruszają się na tych rowerach. Nie, nie potrafią w odpowiedni sposób reagować, na przykład na zmianę kierunku wiatru, czy nie potrafią odpowiednio podejść do tej kwestii zdrowego rozsądku na drodze. I myślę, że tu jest kwestia lekcji do odrobienia przez samych użytkowników drogi, przez zawodników, kolarzy, rowerzystów i osób, które chcą poruszać się na rowerach. I są proste ćwiczenia, nie wiem, slalom w parku, które spowodują, że będziemy lepiej czuć się na rowerze, będziemy lepiej nad nim panować, i będziemy w stanie z prostej sytuacji, która nas zaskoczy wyjść w sposób bezpieczny, a nie skończy się to kraksą, czy jakiś dalej idącymi konsekwencjami. Nawet przez pryzmat grupy kolarskiej w Trzew, gdzie ja e, jeżdżę jako były kolarz, zawodowiec, tak, a mamy część pasjonatów, chłopaków, którzy po prostu podobało im się zawsze kolarstwo, różnie ich życie prywatne się układało i teraz w późniejszym czasie, mając dom, dzieci, rodziny, realizują swoje jakieś pasje i hobbystycznie jeżdżą. Ja zwracam uwagę na to, żeby było bezpiecznie również dla nas samych, żeby ta technika użytkowa na tym rowerze była na jakimś akceptowalnym poziomie, bo też nie trudno o kraksa, a co za tym idzie jakieś złamania niepotrzebne i tak dalej. Także myślę, że tu powinniśmy zacząć od tego, żebyśmy my sprawnie poruszali się na tym rowerze i są proste jakiś zestaw naprawdę ćwiczeń w internecie na YouTubie, który poprawi naszą technikę czy czucie roweru i od tego bym zaczął. Jeśli chodzi o, o kierowców i ich szacunek do rowerzystów, to rzeczywiście Przyjęło się tak, że nie do końca rowerzyści kolarze są lubiani na polskich drogach, ale myślę to, że to też przez długie, długie lata pokutowało to, że jakość tych naszych dróg była na tle Europy fatalna, i tak naprawdę często główne drogi o akceptowalnym asfalcie dla kolarzy szosowych to były też często jakieś szlaki komunikacyjne, typu północ-południe w Polsce, czy gdzie tiry jeździły z transportem i tak dalej. Wydaje mi się, że pod, w czasie ostatnich lat na pewno jakość tych dróg asfaltowych. Się poprawia, i nawet jak jeździmy z grupą, to widzę, że można wybrać drogę, która nie koliduje z dużymi szlakami komunikacyjnymi, i jesteśmy w stanie pojechać fajny trening po normalnych drogach, a nie po dziurawych asfaltach. Także myślę, że w perspektywie lat ma szansę to na zmianę. Mhm. Mówiłeś o pewnych błędach, które rowerzyści powinni poprawić, chociażby w swojej technice jazdy na rowerze, no ale jeżeli mówimy też w kontekście takiego szacunku na drodze, no to ja myślę też, że kwestia w ogóle przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez rowerzystów no bo bardzo często widzę na przykład rowerzystów przejeżdżających na czerwonym świetle. I nawet zdarza się to także kolarzom. Nie powinienem tego mówić, ale we Włoszech nigdy na czerwonym świetle z grupą kolarską nie zatrzymywaliśmy się, bo tam jakby to jest naturalne, że kolarze przejeżdżają i jest jakby taka probata ze strony kierowców. Nie wiem, z czego to wynika i na początku się dziwiłem, jak ja się zatrzymywałem, a koledzy z Włoch mówili, dawaj, dawaj, jedziemy, tak? E, aczkolwiek ze względów bezpieczeństwa uważam i przestrzegam, że czerwone światło jest od tego, żeby się zatrzymać i poczekać na swoją kolej. W temacie y, Włoch i, i tego treningu, o którym mówisz, y, myślę, że to też y, na pewno wjeżdżając y, na, na takie skrzyżowanie jednak y, gdzieś tam podświadomie y, kolarze kontrolują tą sytuację, żeby po prostu nie dać się władować pod, pod koła samochodu, pod którym mogą y, zginąć. Z drugiej strony zapewne jest to też ta kwestia y, kultury i... Znaczy I... tak, na pewno zwalniają i się rozglądają, ale w momencie, kiedy z Czerwone Światło i nic nie jedzie, to w Polsce się czeka na zapalenie zielonego, a we Włoszech mówię: okej, okay, nic nie jedzie, to już przejeżdżamy. Nasza kolej teraz. Jak mm -hmm. już wszyscy przejechali, a jest Czerwone Światło, to czas na kolarzy. Mm -hmm. Tak bym to uprościł. Ja przyznam szczerze, ja też prywatnie, jako, jako kolarz amator. Y Fajnie by było móc przejechać na, na czerwonym świetle legalnie, zachowując oczywiście wszelkie zasady bezpieczeństwa i upewniając się, że nikomu dookoła nic złego się nie stanie. My Mówię... Polacy jesteśmy takim narodem, żebyśmy to nagminnie przekraczali, ten zdrowy rozsądek i te bariery, bo w Polsce jak coś jest. Pozwoli się nawet lekko na coś, to zawsze już potem jest to dużo bardziej naginane. Także myślę, że w Polsce trzeba bardziej być konsekwentnym, jeśli chodzi o przepisy, zarówno wobec kierowców samochodów, jak i rowerzystów i wszystkich użytkowników drogi. Czyli okazuje się, że przez nasze zachowania nie możemy pozwolić jednocześnie sobie na to, żeby troszeczkę popuścić pasa w, w przepisach. Wydaje mi się, że nie. Trochę przez analogię mogłem przełożyć to kwestię stosowania progów znalniających, chociażby stref w strefach ograniczenia prędkości do 30 na godzinę. Gdzie wyobrażam sobie w takim idealnym świecie, że gdyby kierowcy przestrzegali tej prędkości, to progów zwalniających nie trzeba byłoby stosować. No dobra, a to w takim razie na zakończenie chcę jeszcze Ciebie zapytać o kwestię szybkiej jazdy kolarzy, no bo w społeczeństwie jednak przyjęło się i po prostu tak widać, że kolarze z natury po prostu jeżdżą szybciej niż przeciętny rowerzysta nie tylko dlatego że porusza się na rowerze sportowym przystosowanym do tego żeby jeździć szybciej no ale też przez wzgląd na to że kolarze trenują są bardziej wysportowani więc mają predyspozycję do tego żeby jeździć szybciej czy w kontekście bezpieczeństwa poruszania się po polskich drogach szybka jazda kolarzy ma tutaj jakiekolwiek znaczenie? Czy jest to problem? Wydaje mi się, że może być to problem, ale to rozmawialiśmy o tym wcześniej, że brak realnej oceny i dobrej oceny sytuacji podczas manewrów wykonujących przez kierowców. Wydaje mi się, że może być to problem podczas jazdy ścieżką rzeczywiście. Ja generalnie czuję się bezpiecznie jadąc rowerem szosowym, kiedy ścieżki rowerowe są oddzielone jakimś pasem zieleni, jakimś kawałkiem Jakimś wyznaczyć, że rowerzyści mają swoją wyznaczoną drogę, a nie jest to droga łączona z pieszymi, bo wtedy tak naprawdę to jest droga wszystkich i niczyja. I mówię, prowokuje to dużo więcej zagrożeń. Ja myślę, że generalnie osoby, które trenują na rowerach, poruszają się na tych rowerach coraz szybciej, te sprzęty są coraz lepsze i rzeczywiście te osiągane prędkości nieraz są dla. Osoby, która nie ma z tym styczności, pewnie zdumiewające, dlatego uważam, że ma to wpływ na bezpieczeństwo, prędkość, jaką kolarze rowerzyści pokonują trasę, jaką poruszają się ścieżkami rowerowymi, czy drogą. Mm -hmm. Może się okazać, że kolarz, który doskonale panuje nad swoim rowerem i wie, co robi, jadąc zbyt szybko, nie czując, że mógłby komuś zagrażać, to może jednak spowodować pewien strach, wywołać pewien strach u na przykład rowerzystów nadjeżdżających z przeciwka, zwłaszcza na jakimś jeszcze zwężeniu czy, czy, czy zakręcie, bo takie sytuacje też się na pewno zdarzają na, na naszych drogach. Podsumowując naszą rozmowę, ja sobie myślę, że tak jak też powiedziałeś, z jednej strony rowerzyści, każdy z nas jako rowerzysta powinien Zajrzeć trochę w głąb siebie i przeanalizować to, jak się zachowuje na, na drodze, poprawić też technikę jazdy, nie tylko taką stricte poruszania się w ruchu drogowym, ale to, o czym mówiłeś, chociażby prosty trening pokonywania slalomu, czy też innych ćwiczeń. Już nie, nie będę wspominać chociażby o stójce, która też może się przydać nie tylko tym, którzy jeżdżą w pedałach wpinanych, ale nawet w zwykłych platformowych, bo czasami i to może nam w jakiś sposób pomóc, czy też nauka awaryjnego hamowania na, na rowerze. O tym nie mówiliśmy, ale to też jest jeden z takich elementów, który pomaga nam też reagować. No tak, bo nie wszyscy wiedzą, że jednak skutecznie się hamuje przednim hamulcem, ale trzeba umieć z niego korzystać, żeby nie przelecieć przez kierownicę do przodu, tak? Bo zaciśniemy tylni hamulec, to tylko oponę spalimy, a wytracenie prędkości jest jakby niewspółmierne, tak? Mhm. A najbardziej efektywnym hamowaniem jest używanie przedniego i tylnego hamulca Jednocześnie oczywiście odpowiednio miarkując siłę hamowania. Kończąc dzisiejszy materiał, chcę Tobie, Jarku, podziękować za to, że przyjąłeś zaproszenie do, do naszego materiału. Mam nadzieję, że słuchacze z przyjemnością posłuchali tej rozmowy i też pewne informacje przyjęli do, do siebie, do, do wiadomości i być może pobudzi nas wszystkich to do pewnych przemyśleń. Na pewno nie zapominamy też o kierowcach samochodów, którzy no, zagrażają, jakby nie patrzeć rowerzystom, i nie możemy na to patrzeć zero-jedynkowo że jako rowerzyści będziemy patrzeć tylko i wyłącznie na kierowców, którzy muszą poprawi poprawić swoje zachowanie, żebyśmy my jako rowerzyści czuli się bezpiecznie bo to. Również w naszej gestii jako rowerzystów jest to, żebyśmy my też się odpowiednio inaczej zachowywali na, na drodze, żeby było bezpieczniej, żebyśmy dawali też ten dobry przykład poruszania się po drogach i budowali ten pozytywny wizerunek rowerzysty na, na polskich drogach. Za dzisiaj bardzo dziękuję Jarek Kowalczyk, kolarz zawodowy, wiceprezes Pomorskiego Związku Kolarskiego i prezes grupy kolarskiej Gryf Tczew był moim i waszym gościem. Dziękuję bardzo Jarku. Dziękuję, ja na koniec chciałem dodać i życzyć przede wszystkim kierującym, jak i rowerzystom tej życzliwości na drodze, bo często od tego uśmiechu bardzo dużo zależy nieraz każdy z nas popełni jakieś błędy można to skwitować przeproszeniem ręką czy jakimś skinieniem głowy zamiast wyzwiskami i epitetami ja sam nieraz jak popełni jakiś błąd a zdarza się on każdemu, bo jesteśmy tylko ludźmi to potrafię przeprosić, potrafię kierującemu pokazać, że już czas ominąć grupę kolarzy myślę, że takie proste gesty spowodują, żebyśmy się lepiej rozumieli, lepiej polubili na tych naszych trasach i szlakach i to spowoduje, że będzie bezpieczniej i przede wszystkim milej. Tak jest, czyli właściwie można to zamknąć jednym słowem empatia. Apelujemy o i życzliwość, o empatię i życzliwość do wszystkich uczestników ruchu drogowego, nie tylko do, do rowerzystów, nie tylko do kierowców, ale także do pieszych, do tych, którzy jeżdżą na hulajnogach, rolkach i tak dalej i tak dalej. Ja ze swojej strony jeszcze tylko zostawię wam informację, że do waszej dyspozycji jest adres mailowy hello@ małpa. Fundacja na którym możecie zostawiać swoje przemyślenia, komentarze do tego odcinka podcastu. Możecie też słuchać podcastu na YouTubie i tam na przykład komentować, zostawiać swoje wątpliwości, może przemyślenia, może pytania. No i oczywiście jesteśmy w mediach społecznościowych na Facebooku i Instagramie Fundacja na Rowerze oraz polecam śledzić również na Facebooku profil Port w Gdańsku. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Jeszcze raz z tej strony mikrofonu Sebastian Gruszka z Fundacji na rowerze, i do usłyszenia w kolejnym odcinku już za tydzień. Cześć. Dziękuję.